Witamy ze stadionu, na którym za moment rozpocznie się spotkanie od dawna zakreślone czerwonym flamastrem w kalendarzu każdego kibica. Przed nami wielki finał pucharu. Ja nazywam się Tomasz Smokowski i będę miał przyjemność skomentować to spotkanie w towarzystwie Jacka Laskowskiego. To, co już można powiedzieć, to to, że czeka nas prawdziwa uczta. Same delikatesy. Obaj przeciwnicy mają za sobą trzy mecze grupowe i zwycięski półfinał, a teraz powalczą o wygraną w całej imprezie. Teraz tworzył sobie szansę, uwaga! Bramka! Mamy gola już na starcie! Dobra to prognoza na resztę meczu. Czy to nie coś, co kibice lubią najbardziej? Piękna akcja indywidualna, świetna technika i wykończenie na najwyższym poziomie. Gol warty wielu powtórek. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Co teraz zrobią? Mają parę możliwości pociągnięcia tego ataku. Gol! Proszę Państwa! Niesamowita sprawa! Bramkę strzela! Debiutant w zespole! Jakże rzadka to umiejętność, tak wpasować się w drużynę. Brawo! Raz jeszcze mamy okazję zobaczyć, co tam się stało. Obrona chyba zbaraniała przy tym zwodzie. Z tej odległości musiał to zrobić idealnie. I proszę, walnął mocno i bramkarz był bezradny. No to mamy 2-0. Okej, ma teraz piłkę. Wyszedł sam na sam, uwaga! Jak on to zrobił? Niesamowite! Atakujący robił co mógł, strzelił całkiem nieźle, ale i tak bramkarz nakrył go czapką. Znakomita interwencja, to musi dodawać. Niesamowite! Kolejne trafienie debiutanta! No, rośnie nam tu nowy dominator. Znakomicie wkomponował się w zespół, dodał mu jakości. Ręce same składają się do oklasku. Wyższyli zatem stan spotkania na 3-0. Nieprawdopodobne! W swoim debiucie chłopak zdobywa hat-tricka. No, dawno już nie pamiętam takiego wejścia do drużyny. Wejście Smoka to przy tym mały pikuś. Popatrzmy raz jeszcze, ponownie umieszcza piłkę w siatce. Hat-trick na mecie. Muszę przyznać, że po drugiej bramce trochę się tego spodziewałem. Jest dziś w niesamowitej formie. Brawo. I rywal zostaje w tyle. Nie do wiary. Naprawdę nie mają litości. Znowu bramka. Podwyższają prowadzenie. Deklasacja. Spójrzmy jeszcze raz na tę indywidualną akcję zakończoną golem. Naprawdę piękny rajd. Ręce same się składają do oklasków, a głowa od razu podpowiada, że choć solą futbolu jest gra zespołowa, to takie indywidualne popisy to piłkarski miód. Powiększają przewagę. 5-0. Mało zaskakujący to był strzał. Mogło tu być groźniej. Dobre ustawienie zrobiło swoje i umożliwiło tak pewną interwencję. Rywale go zamykają. Traci tę piłkę bez faulu. No nie, takim inter... Wow, wow, wow! Ale skupnął z daleka ten młotek w nodze. Sosa bramka! Popatrzmy raz jeszcze na powtórkę gola. Z łatwością ogrywa tam obronę. A Mbappé poradził sobie z przeszkadzającym rywalem i zdołał posłać piłkę do siatki. Brawo! A więc pogrom 6-0. Decyduje się na strzał, ale piłka trafia do bramkarza. Ten stanął na wysokości zadania. Czy zdoła to wykorzystać? Ależ teraz broni. Wydawało się, że jest bez szans. Wykazał się najwyższym kunsztem. To naprawdę była bardzo trudna do obrony sytuacja. Bramkarz wychodzi piłce na spotkanie. Spokojna interwencja. No i strzela!
Okazja na gola. Bramkarz jednak interweniuje wzorowo. Wrzuca piłkę przed bramkę. Niewykorzystany stały fragment gry. Piłkę wybijają rywale. Jest! Znowu gol! Bramka za bramką. Drużyna przeciwna na deskach. A im się nie nudzi. Strzelają, strzelają kolejne gole. Mamy powtórkę całej sytuacji. Jak się jest z piłką tuż przy bramce, to nie trzeba za wiele kombinować. Z tej odległości wystarczyło tylko trafić w piłkę. W tym momencie trzeba powiedzieć, że widzimy koncert jednego zespołu. Uwolnił się spod krycia. Okazja! Otóż to! Gol! Widać, jaką ma teraz satysfakcję, że już drugi raz trafia do bramki. Spójrzmy raz jeszcze na tego gola, bo i też jest na co. Piłka wpadła do siatki tuż pod poprzeczką i wydaje się, że nie dało się tego obronić. I oto z piłką Leo Messi. Ależ niespodziewana bomba z daleka. Było naprawdę niebezpiecznie. Gdyby to tylko leciało w światło bramki, mielibyśmy chyba wyjątkowo efekt. Mbappé, będzie groźnie. Dobra interwencja, ale zagrożenie jeszcze nie minęło. Za chwilę grę z wolnego wznowią Bawarczycy. Żeby zdobywać gole, trzeba stwarzać sobie sytuacje. Statystyki pokazują, że idzie im to dzisiaj bardzo... Aj, ależ teraz było blisko. Ładnie chupnął. Tak, to niewiele tutaj zabrakło. Kilka centymetrów i mielibyśmy naprawdę efektowną bramkę z dystansu. Rywale naciskają. Tracą piłkę. Za ten strzał to może wróg by byłyby punkty. Siła była odpowiednia, ale precyzja, cóż, pozostawia dużo do życzenia. Przerwał atak rywali. Będzie centra, czy raczej zejdzie do środka? Ależ okazja dla Messiego! Co tu zrobił Neuer? Niesamowite! Nie patyczkuje się teraz, wybija piłkę. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki. Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Twardo, ale skutecznie. Odebranie piłki. Teraz tworzył sobie szansę. Uwaga! Ależ fatalnie się teraz zachował w tej sytuacji sam na sam. Nie chodzi nawet o to, że tego nie wykorzystał. Chutnął mocno i niecelnie, zupełnie bezmyślnie. Ależ za żarcie walczył o tę piłkę. Co za szansa. Nie ma to jak uprzykrzyć życie rywalom. Gol! Co ja mam Państwu powiedzieć? Uwielbiam takie bramki. To samo chyba powiedzą kibice, którzy teraz wiwatują na cześć strzelca. Jeszcze raz widzimy, jak doszło do sytuacji, po której padła bramka. Ewidentny błąd. Zabrakło koncentracji i trzeźwej oceny sytuacji. Wystarczyło wybić bałt. Niepotrzebna strata piłki. Wyszedł sam na sam. Uwaga! Jest gol! Proszę Państwa, czekaliśmy na to. Doczekaliśmy się. Piękne trafienie. Kibice naprawdę mają powody do radości. Na powtórce wyraźnie widać, jak sprawnie uporał się z obrońcą. Sprytnie wywiódł go w pole. Na koniec postanowił kropnąć z całej siły i piłka błyskawicznie minęła bramkarza, mimo że do bramki wcale nie było tak blisko. Decyduje się na strzał! Co za gol! Ależ przymierzył! Ależ uderzył! Pokonuje bramkarza z dystansu!
Takie uderzenia jak to z daleka zawsze wywołują wielkie emocje i okrzyki zachwytu. To zawsze są urodziwe bramki. Menedżer przeszczęśliwy i nie dziwię się, dziś czego się nie dotkną, zamieniają w złoto. A zatem będzie zmiana, otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Dobra presja teraz, mają piłkę. Ech, ten strzał to mimo wszystko rozczarowanie. To skok przeciwnej drużyny. Teraz może kilka słów o tym piłkarzu, bo jego nazwisko ostatnio pojawiało się chyba wszędzie. Dzisiaj zagra przeciwko swojemu staremu klubowi. No tak, bramkarz w tej sytuacji nie musiał się wysilać. Tak, był bardzo dobrze ustawiony i widział, że ten strzał nie zmierza w światło bramki. Ale chwila, bo mamy przecięte podanie w tercji obronnej rywala. Zrobił to! Trzeci raz umieszcza piłkę w siatce. Sosa, występ! Faktycznie, kiedy jest w takim gazie, jest wprost nie do zatrzymania. Dopiero na powtórce widać, jak dobre to było zagranie. Defensywa często ma problemy, gdy musi zmierzyć się z dokładną, niską wrzutką. A Mbappé pakował piłkę do siatki z najbliższej odległości. O, ten mecz jest zupełnie bez historii. Na boisko wyszła jedna drużyna, a druga na stadion na razie nie dojechała. Maguire z piłką. Ale szukawia teraz! I gol! O, rany boskie, co tu się dzieje? Kibice sprawdzają wytrzymałość naszych bębenków. Opłacało się spróbować tej akcji. Zasłużone gratulacje. Ale strzał zablokowany. Interwencja skuteczna. Przejęcie piłki. Rykoszet. Ta interwencja ratuje zespół przed stratą gola. I teraz skuteczne wybicie piłki. Potwierdziło się to, o czym ptaszki ćwierkały od pewnego czasu. Matthijs de Ligt przeniósł się do Liverpoolu. Zobaczymy, jak się będzie prezentował w nowych barwach, ale myślę, że kogoś takiego szukali. Ale mamy zagrożenie bramki. Potężny strzał, to mogło się udać, ale jednak nad poprzeczką. Oddali piłkę przeciwnikom. Uderzenie, proszę Państwa! Niewiele brakowało, ale wystarczyło, żeby spokojnie odprowadzić piłkę wzrokiem. Tak, to bramkarskie abecadło. Zawsze trzeba dokładnie wiedzieć, gdzie jest bramka. Brawa za opanowanie. Zamykają go teraz rywale. A teraz świetny odbiór, może być groźnie. Jest gol! Proszę Państwa, czekaliśmy na to. Doczekaliśmy się. Piękne trafienie. Kibice naprawdę mają powody do radości. Jeszcze raz widzimy powtórkę bramki. Co tu dużo mówić, dał sobie zabrać piłkę jak dziecko. Szkolny błąd, za który cenę zapłaciła cała drużyna. W futbolu różne rzeczy się zdarzają, ale to starcie wydaje się już być rozstrzygnięte. Rywale go zamykają. Udany odbiór, ale piłka wylądowała na aucie. Piłkarze pograją jeszcze zaledwie 5 minut. Messi. Okazja, Leo Messi.
No i zmarnowana, świetna szansa na gola. Co za pudło! Z takiej odległości można było strzelać lżej, ale za to dobrze przymierzyć. Wielka szkoda, to powinna być bramka. Co za błąd teraz, stracił piłkę. Jak teraz rozegrają akcję? Wymanewrował rywala, ależ to było ładne. Gol! No co ja mam Państwu powiedzieć, uwielbiam takie bramki. To samo chyba powiedzą kibice, którzy teraz wiwatują na cześć strzelca. Raz jeszcze mamy okazję zobaczyć, co tam się stało. Obrona chyba zbaraniała przy tym zwodzie, a Messi wykończył akcję pewnym uderzeniem z zaledwie paru metrów. Argentyńczyk nie mógł się tu pomylić. Bardzo jednostronne to spotkanie. Nie spodziewałem się tego. Można się co najwyżej zastanawiać. I tak! Sędzia gwiżdże po raz ostatni. Proszę tylko spojrzeć na tę radość. Biegali, walczyli, aż wywalczyli. Niektórzy zbyt zmęczeni, by skakać z kolegami, czują w nogach te wszystkie mecze. Spójrzmy teraz na te uśmiechy. Posłuchajmy, jak wiwatują kibice. Całkowicie zasłużona radość. Cieszą się razem z rezerwowymi, ze sztabem trenerskim. Ten moment zapamiętają na długo. Wszyscy piłkarze już w okolicach podium. Zaraz ich kapitan wzniesie trofeum za wygraną w tym turnieju. Widać teraz po nich tę radość. Jasne, sezon dopiero się zacznie, ale taka wygrana to naprawdę dobry prognostyk. Trudno się nie zgodzić. Widać zresztą po ich uśmiechach teraz, że to były dla nich coś więcej niż zwykłe sparingi. Ale spójrzmy teraz, bo oto kapitan chwyta pewnie puchar i unosi go. Niech ten triumf niesie ich w całym sezonie. Teraz mogą pozwolić sobie na chwilę świętowania. Należy im się, bo pokazali tu, że nigdy nie odpuszczają. Są najlepsi. Jakże przyjemnie patrzy się na ich tę wspaniałą radość, którą dzielą z kibicami szalejącymi na trybunach. To teraz czas na pamiątkowe zdjęcie zwycięskiego zespołu. Niby tylko wygrali turniej w okresie przygotowawczym, ale w pokonanym polu zostały wielkie firmy. Pokazali, że są mocni u progu sezonu, więc nie dziwią szerokie uśmiechy. W tym momencie trzeba...